rozmawialiśmy, że pracujesz metodą Hawkinsa. Jest to metoda, która też polega na takim wyglądzie i czuciu. Jak to tą metodą właśnie pracować? Punkt wyjścia, czy taki kontekst jest taki, że to, co doświadczam, to jak wygląda świat zewnętrzny, czy kwestia zdrowia, pieniędzy, czy w naszym przypadku kwestia relacji, przyczyna tego wszystkiego nie jest na zewnątrz. To znaczy nam się wydaje, że jeżeli ja nie potrafię sobie ogarnąć życia, to muszę zmienić miasto. No nie, nic się nie stanie, jak zmienisz miasto. Jakby to ja muszę zmienić kraj, bo coś jest nie tak z Polkami. Ja muszę jechać, nie wiem, na Białoruś albo gdziekolwiek. Czy jakby... I to jest jakby punkt wyjścia. Nie, to nie jest prawdą, że źródło twoich relacji jest gdzieś na zewnątrz. Ono jest w tobie, w umyśle. Nazywamy to w umyśle, w podświadomej części, czy my nawet nie wiemy, że coś takiego w nas jest. No i teraz, jakby taki punkt wyjścia zakłada, że no ja jestem odpowiedzialny tak naprawdę. I teraz to jest ta trudna część dla ludzi. To jest jedna z tych najtrudniejszych części, szczególnie dla facetów. Przyznanie się, takie uczciwe powiedzenie, ja tak wybrałem. Ja tak naprawdę nie chcę być w związku z szczęśliwym związku z kochającą, uczciwą kobietą. Nie. I teraz jeszcze trudniejsza część to jest przyznanie się, ja tak naprawdę chcę spotykać się z kobietami, które mnie zdradzają. To ja je wybieram. I to jest bardzo trudne, wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Tak, ja po prostu takie wybieram. No przecież nikt mi nie kazał, ani mama, ani tata, nikt. Ja sam. I trwam w tym czasami, prawda? Tak, i ja mijają lata, a ja cały czas wybieram, tutaj jak na przykład w przypadku kobiet, która cały czas trafia na mężczyznę, który ją bije, tak? I cały czas ją to tylko utwierdza w przekonaniu, że coś jest z nimi nie tak, z tymi facetami, bo nie wszyscy biją. Jednocześnie nie widzi, że ona wierzy w to, że właśnie na takiego zasługuje. I właśnie podobnie, i jakby to jest ten klucz, czyli wzięcie odpowiedzialności, że to ja decyduję, jak wyglądają moje relacje. Na początku naszej rozmowy powiedziałaś wspaniałą rzecz o tym, że to my tworzymy swoje życie, że my jesteśmy kreatorami. Jak najbardziej się z tym zgadzam. To ja wybieram, ja mogę sobie to życie zaplanować, co chcę doświadczyć oczywiście, co jest moją intencją doświadczyć i tak samo ja decyduję o tym, jak wyglądają moje relacje, z kim ja jestem w związku, z kim nie jestem. I to jest taki moment, w którym wraca do nas moc. To znaczy, że do tej pory my wierzyliśmy, że źródło naszej mocy jest gdzieś tam poza mną, ale gdy ja biorę odpowiedzialność pełną za moje życie, no to dochodzi do mnie, ale czekaj, no czyli jeżeli ja jestem odpowiedzialny, to ja mogę zacząć podejmować inne wybory, będę miał inne efekty. Już być może przestanę być samemu, zacznę spotykać się z kobietami lub przestanę spotykać się z takimi, które mnie zdradzają i zacznę spotykać się z uczciwymi. To jest albo na przykład się zatrzymam w tym i popracuję nad sobą, bo taki etap przejścia może być trudny, jeśli od razu ktoś skakuje po prostu w spotykanie się z kobietami, zanim jeszcze coś tam w sobie popatrzy. I to jest właśnie ta odwaga. Właśnie to jest odwaga, żeby przyznać się przed sobą uczciwie, tak, ja tak wybierałem, to jest moja odpowiedzialność. Od tego momentu postanawiam wybierać inaczej i przestaję uciekać przed tym, co we mnie jest. No i teraz jakby cała metoda, cała praca polega na tym, że nie zajmujemy się o tyle światem zewnętrznym, czyli ja nie mówię komuś, jaką obrać koszulę, które spodnie będą lepsze, nawet nie mówię komuś, jakich słów ma używać, czyli nie mówię mu, słuchaj, ten tekst na podryw jest 16 razy lepszy niż ten tekst na podryw. Nie. My wychodzimy z założenia, że źródło wszystkiego znajduje się w jego umyśle i tam szukamy blokad. No i jakie to są te blokady? Te blokady to są przede wszystkim wszystkie emocje. Wstyd, strach, poczucie winy. To jest to, co nas blokuje, jak ta tak zwana nieśmiałość. To po pierwsze. I po drugie, wszystko, w co my wierzymy na swój temat. Ja się nie nadaję, ja nigdy nie zbuduję związku z kobietą i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ta praca polega na znalezieniu w umyśle, w podświadomości tej blokady. I teraz, jak już nawiązuję do tej konkretnej metody uwalniania, czy techniki uwalniania, jakby ona polega na tym, że zamiast przez długie lata próbować znaleźć przyczynę, dlaczego ja się boję, szukać winnego mamy, taty, próbować jakoś to intelektualnie zrozumieć i nawet chodzić na wieloletnie terapie, ja po prostu szukam w sobie tego uczucia, strachu, tej emocji, pozwalam je sobie poczuć, przestaję stawiać jej w końcu opór, bo to, co sprawia, że ja odczuwam w sobie strach, tylko to, że ja do tej pory nie chciałem go w sobie czuć. To jest taki paradoks. Tak. I też takie mylące moim zdaniem jest to, gdzie jak się nam mówi, żeby nie wchodzić w to, żeby nie czuć tego strachu, że tylko wysokie wibracje
że tylko właśnie poczucie wdzięczności może nas, moim zdaniem, dopóki nie poczujesz tego żalu do rodziców, czy tych wszystkich emocji, które gdzieś tam są w tobie, to po prostu to się nie uwolnisz. Nic, nie uwolnisz się i ta wdzięczność nigdy nie nadejdzie. Jak najbardziej. Prawdziwa wdzięczność. Tak, nie wdzięczność, którą poczujesz w towarzystwie osoby, która tym wibruje. Tak. Praktyka wdzięczności jak najbardziej z całego serca zachęcam i polecam. Z jednej strony tak, wybieram czuć wdzięczność, ale z drugiej strony nie uciekam od tego, co wdzięcznością nie jest. Bo gdy ktoś postanawia, gdy ktoś wybiera wdzięczność, ja postanawiam być wdzięcznością, ja postanawiam za wszystko dziękować, to ta intencja sprawi, że wszystko, co jest w tej osobie, co nie jest wdzięcznością, zacznie wypływać na powierzchnię. Czyli jak tylko ja sobie postanowię, dobra, teraz za wszystko chcę być wdzięczny. I nagle na drugi dzień budzę się rano cały pełen złości, irytacji. Mówię, no gdzie ta wdzięczność? No to jest konsekwencja mojego wyboru. Jeżeli chcę być wdzięczny za wszystko, to mój umysł pokazuje mi, co jest we mnie, co wdzięcznością nie jest. Teraz, tak jak powiedziałeś, bardzo ważne jest to, żeby od tego nie uciekać. Żeby nie uciekać, tylko pozwolić to sobie poczuć, przeżyć, to się wyczerpie. Ta energia jest ograniczona. Ona jest ograniczona, ona się wyczerpie. I to jest niesamowite dla mnie, jak czasami nieoczekiwanie ona odchodzi od nas, bo jak to czujemy, to nam się wydaje, że to już będzie tak zawsze, że to już w jakiś sposób nas definiuje, że my tym jesteśmy, że to już po prostu nie, no to trzeba po prostu trzeba jakoś skończyć z tym życiem, bo się tak nie da żyć. Teraz, zwłaszcza teraz jest tak silnie, te emocje są tak silne. Ja to tak przynajmniej zauważam. Natomiast ona czasami po prostu w tak nieoczekiwany sposób odchodzi, jak się już wyczerpie, jak nie stawiamy jej właśnie tego oporu, tylko mówimy sobie, okej, pozwalam sobie to czuć. Właśnie pozwalam sobie czuć to, że jestem zagubiona na przykład, nie? Tak, tak. No albo, i... albo po prostu konfrontuję się z tym, co wywołało tą emocję też, tak? To jest, ja przeżyłem takie, w związku z tym, co mówisz, takie jedno z większych objawień, że takiego słowa użyję, jakie przeżyłem w życiu, to zrozumienie takiego prostego mechanizmu, że człowiek zmienia się wtedy, gdy coś w sobie zaakceptuje. Dajmy na to, nie wiem, spóźnianie się. Czyli z jednej strony widzę w sobie ewidentną tendencję do spóźniania się i no i co robię? No i chcę się tego pozbyć, bo wkurza mnie to spóźnianie się, irytuje mnie to, bo to wpływa na moje relacje z ludźmi, którzy no nie chcą się ze mną spotykać, jak wiedzą, że muszą czekać. No więc jak jest takie typowe podejście, że ja próbuję jakoś siłą się tego pozbyć? Nie chcę tego spóźnienia, jakby się go tu pozbyć, ale mi przeszkadza, jak ja tego bardzo albo nie chcę. Albo mam poczucie winy z tego powodu, że się spóźniam. Oczywiście. Na przykład, no. I paradoks polega na tym, że im bardziej się go chcę pozbyć, to ja go tylko wzmacniam i zasilam. Że to spóźnianie się odejdzie wtedy, kiedy ja przestanę z nim walczyć i powiem, okej, dobra, mam w sobie taki, nie wiem, mechanizm, cokolwiek to jest, jest coś takiego we mnie. Ja to... Część mnie chce się spóźniać. Tak, ja to kompletnie akceptuję i teraz uwaga, kocham tą część mnie, postanawiam, żebym totalnie zaakceptował i pokochać, tak już jestem, jednocześnie wybieram, aby żyć inaczej, aby się nie spóźniać, ale dopóki, jakby to jest to, co zrozumiałem, że walczenie z czymś, walczenie ze strachem, który jest we mnie, nie sprawi, że ten strach zniknie, tylko będzie go więcej. Nie, to już działa to, że właśnie zobaczenie tej części właśnie, która chce się spóźniać, tak? Czyli tak. zobaczenie tego dziecka, czy zobaczenie tej części, która taka jest po prostu tam w tym pogubiona. I to otwiera to serce, to pozwala to tak, wiesz, objąć prawdziwie, nie? I dopiero wtedy możemy... W ogóle z tym spóźnianiem to jest taka ciekawostka, bo tak naprawdę na trochę głębszym poziomie, co już jest ciężko przyznać osobie, która się spóźnia, to prawda jest taka, że my się chcemy spóźniać. To nie jest tak, że ktoś się spóźnił przypadkiem, bo tam autobus nie przyjął. No ale przecież mógł pojechać wcześniejszym, przecież mógł sobie drugi budzik włączyć. Tak naprawdę to ktoś się chce spóźnić. I teraz taka głębsza praca, gdy z kimś pracuję na przykład nad tym tematem, to kluczem jest znalezienie takiej zapłaty, jaką my z tego mamy. Bo to, że my się spóźniamy, to nam coś daje. My coś z tego mamy. Na przykład niektórzy mają takie przekonanie, że gwiazda... Ja nie chcę skłonić jakoś tak, że gwiazda się gwiazdy, zawsze spóźnia. Gwiazda zawsze się spóźnia. O. Albo na gwiazdę trzeba czekać. No właśnie. I dopóki ktoś ma taki u mnie program... na siłowni jest taki zwyczaj, że jak ktoś się spóźni, to wszyscy mówią brawo, no bo skoro się spóźnił, chciał być gwiazdą, to bardzo super. Chodzisz, brawo. Super, bo to pomaga tej osobie dostrzec, że ona tak naprawdę chce się spóźniać, bo coś w zamian za to dostaje. No dostaje na przykład uwagę. Czyli ktoś... Dlaczego gwiazda się chce spóźniać? No bo gdy ta osoba przyjdzie jako ostatnia, to cała uwaga jest na tą osobę, czyli tak naprawdę to dlaczego ta osoba chce się spóźniać, żeby dostać tą uwagę.
Więc w taki sposób warto pracować. Zawsze zastanowić się, co ja z tego. Nieważne, czy chodzi o spóźnianie, o nieśmiałość. Czy o bycie ofiarą? Czy o bycie ofiarą, zawsze z każdego negatywnego zachowania, z każdej negatywnej emocji, jak odkrył Hawkins, co jest niesamowitym odkryciem, on to tak fajnie nazwał po angielsku payoff, czyli to jest taka wypłata, taka łapówka, taka satysfakcja. My z tego coś mamy. Taka gratyfikacja. Zatem, dokładnie. Więc jeżeli moją intencją jest od czegoś się uwolnić, od strachu, nieśmiałości, to najpierw musi się zastanowić, czym ja ją w sobie trzymam. Tak jak powiedziałeś, kwestia ofiary. No to jest nic częściej się nie pojawia niż to. Moja właśnie ta pierwsza psychoterapeutka, do której trafiłam, to w ten sposób powiedziała o tym, że w tym sklepie pani nie kupi bułeczek i szyneczki, tylko po prostu leki. Więc dla mnie to jest taki lek. Coś, co nam zastępuje prawdziwą potrzebę. Właśnie. Właśnie, tu jest jeszcze jedno takie zdanie. Mama jest przedstawicielem całego gatunku. Wow, okej, dobra. Właśnie, to może powiesz tak bardzo oczywiście krótko, no bo wiadomo, że to jest temat rzeka. W jaki sposób naprawić tą relację z matką, bo skoro matka jest przedstawicielem całego gatunku, to po prostu przez jej pryzmat odbieramy kobiety. Ja to tak rozumiem. To jest takie podejście bardzo freudowskie, psychoterapeutyczne, ale też jakby jak zadaję komuś pytanie, mówię, słuchaj, powiedz mi, opowiedz mi o swojej pierwszej dziewczynie. Kiedy pierwszy raz przyszedłeś w związek? Jak miała na imię twoja pierwsza dziewczyna? Ktoś mówi, wiesz co, ja pamiętam, byłem w podstawówce, to była Kasia na przykład. Ja mówię, słuchaj, no nie do końca, tak naprawdę twoją pierwszą taką metaforyczną dziewczyną była twoja mama. I wtedy jest szok i zdziwienie, ktoś mówi, jak? No, to jest tak, że twoja mama była pierwszą kobietą, jaka pojawiła się w twoim życiu i na podstawie I został w twojej podświadomości utworzony pewna matryca, pewien wzorzec, pewien wzorzec. I na podstawie tej relacji ty budujesz potem następne relacje z kobietami. Zatem w dwie strony można spojrzeć. Jeżeli coś nie gra w relacjach z kobietami, to trzeba się cofnąć do tematu mamy, czyli do jakichś emocji, które odczuwamy na jej temat. Być może jeszcze czegoś jej nie wybaczyliśmy, mamy do niej jakiś żal. To jest zawsze jedno od drugiego, jest to całkowicie zbieżne. Że to jest matka jest też tą, która karmi miłością jako pierwsza. Tak, to jest nawet niesamowite. Przypomniał mi się teraz taki bardzo abstrakcyjny, ale wydaje mi się, że idealny przykład. Z pewnym mężczyzną kiedyś pracowałem nad kwestią łóżkową, to znaczy on miał takie wyzwanie, miał jakieś takie pewne wyzwanie łóżkowe. Pewne wyzwanie łóżkowe, że w momencie, gdy miał do czegoś dojść, to on jakby już był gotowy. I gdy zaczęliśmy szukać w jego podświadomości odpowiedzi, okazało się, że on specjalnie się sabotuje w ten sposób, bo nie chce zdradzić mamy. Gdy on to usłyszał, niesamowicie, jakie to jest szok. Pokrętne. Tak, że on on ma aktualną partnerkę, to już była jego narzeczona. Gdy dochodzi do jakiegokolwiek zbliżenia, to on jakby jest całkowicie niegotowy na to i jednocześnie to go załamuje, ale w podświadomości cały czas jakoś pokrętnie wierzy w to, że inna partnerka to jest zdrada mamy. No, dla niego czyli taka lojalność. Szok. Tak, właśnie. Lojalność właśnie. Względem kobiety. Tak więc koniec końców tak, wszystko się sprowadza do relacji naszej, no i tak samo ojciec, to też jest temat klucz, szczególnie w przypadku faceta, bo przecież któż inny dał nam te wzorce męskości, jak nie tata. Tak więc tak, tam trzeba szukać, to jest taka podstawa, żeby ten temat, to jest taka podstawa. I też mam wrażenie, że ten temat tej takiej męskości i kobiecości jest bardzo potrzebny z obydwu stron nam. Czyli po prostu my, jako kobieta czy mężczyzna, mamy te jakości, jak mamy te jakości w równowadze. Czyli porówno pozwalamy sobie na wrażliwość i na wychodzenie do życia na przykład, tak jak powiedzmy po męsku, potrafimy właśnie być tutaj w tej pełni. Chociaż nie jest to taka może uniwersalna recepta, ale myślę, że warto też na to zwrócić uwagę, żeby pozwalać sobie na mamę i tatę. Tak, taki balans, taki prostu balans, taki yin-yang. Cała teoria właśnie yin-yang na tym, no nawet ten obraz, który gdzieś tam wisi za mną, to jest właśnie przykład, że ta część biała symbolizuje ten żeński pierwiastek, który jest w nas, natomiast ta ciemna część symbolizuje ten męski, no jakby dopiero jak jest ta całość, dopiero wtedy jesteśmy w pełni jakby zbalansowani, jest pełna harmonia. Dobrze, to teraz jeszcze takie krótkie pytanie, czy my musimy się z tą mamą spotykać, rozmawiać, żeby naprawić z nią relację? Jak to wygląda?
z jednej strony nie zaszkodzi, natomiast co w przypadku osoby, której na przykład mama już opuściła ten świat, tak, odeszła z tego świata? Czy to znaczy, że taka osoba już nigdy nie naprawi tej relacji? No, na szczęście nie, bo tak naprawdę źródło lub wzorzec znajduje się w naszej podświadomości. Ja nie muszę się spotykać z moją mamą, żeby po mojej stronie naprawić tą relację, czyli żeby wszystko odpuścić, żeby ją taką zaakceptować, jaka była, żeby jej wszystko wybaczyć. Nie muszę się z nią spotykać. Natomiast też nie ma niczego złego w tym, żeby się spotkać i porozmawiać. Natomiast nie, absolutnie. To jest coś, co robimy samemu i do czego ta druga osoba nie jest potrzebna. I to dotyczy wszystkich relacji. Każdej relacji z ojcem, z partnerem, z dzieckiem. To, że coś nie gra. Przyczyna, to o czym mówiliśmy, ta odpowiedzialność. Przyczyna tego, że coś nie gra w jakiejś relacji, jest gdzieś w mojej podświadomości i ja mam na to wpływ. Ja mogę to uwolnić, skasować, usunąć. I teraz paradoks polega na tym, że nawet gdy ja... To jest ciekawe takie. To jest taki ciekawy eksperyment. Ktoś może to zrobić. Właśnie nie spotykać się z tą mamą, przepracować sobie, czyli w sobie popracować nad tą relacją, uwolnić się od tego żalu i tak dalej, i zauważy, że stosunek mamy do mnie nagle się zmienia. To jest niesamowite. Mama nie ma kompletnego pojęcia, co ja tam przez pół roku sobie robiłem, że ja przez pół roku usuwałem się, uwalniałem się od żaru i tak dalej. I nagle okazuje się, że mama jest zupełnie innym człowiekiem dla nas, chociaż nic tak naprawdę tak nie ma. Tak działa właśnie ta magia, nie wiem, jak to powiedzieć. To jest dla mnie fizyka też, tak, kwantowa, że, że w momencie, kiedy my zmieniamy swoją wibrację, my otwieramy serce, my po prostu się oczyszczamy, to mamy wpływ na wszystkie elementy systemu, które są z nami połączone. Tak, też w ten sposób to postrzegam, czuję, widzę, że wszystko ze sobą połączone i gdy ty coś w sobie zmienisz, gdy od czegoś się uwolnisz, coś odpuścisz, to robisz przysługę wszystkim ludziom, którzy żyją i kiedykolwiek będą żyli. Tak. To jest takie duchowe powiedzenie, że żaden wysiłek nie jest zmarnowany. Wszystko, cokolwiek w sobie odpuścisz, nigdy nie jest zmarnowane i jakby to Hawkins tak wspaniale tłumaczył to wypornością morza. On to tłumaczył, że gdy coś w sobie odpuścisz, podnosi się poziom morza i wszystkie statki na tym korzystają. O, wow. Bardzo fajne porównanie. Tak, tak. To możemy też tak nawiązać do tego, co się dzieje na świecie, że jakby zaakceptowanie tego i praca nad sobą daje więcej niż napędzanie strachu, czy też właśnie walka z tym, co się dzieje. Więc tak już podsumowując. Bardzo ci, Kamil, dziękuję. Chciałabym, żebyś może jeszcze powiedział tak jakąś, może masz odezwę do mężczyzn, bo to głównie z mężczyznami pracujesz. Jakby coś tak z serducha od ciebie. Dobra, to gdybym miał powiedzieć coś, co jest takie istotne. Co jest takie istotne, żeby zobaczyć duże zmiany. Szybkie, duże. No bo rozumiem, że ludzie chcą, żeby zmiany były szybkie. To kiedy zmiany są najszybsze? Kiedy zmiany w relacjach mogą nastąpić najszybciej? To przede wszystkim wtedy, gdy ktoś postanowi być w 100% uczciwym. To jest, no to po prostu, to jest tak szybka zmiana, gdy nagle ktoś postanowi po prostu być uczciwym, po prostu mówić prawdę tym kobietom, mówić prawdę. Ale uczciwym ze sobą przede wszystkim. Tak, oczywiście ze sobą. Ze sobą to znaczy, że nie udaję, że wszystko jest okej, jeżeli nie jest i też mówię prawdę, tak, boję się. Boję się, wstydzę się i tak dalej. To jest jasne, to jest przyznanie się do tego, ale też uczciwym w kontekście kobiet, że mówię tej kobiecie, jaka jest moja intencja, co chcę, czego nie chcę. Jakby to jest taki punkt wyjścia, przede wszystkim uczciwość. To po pierwsze, uczciwość, po drugie wzięcie odpowiedzialności, czyli zrozumienie, że przyczyna tego, co ja doświadczam, jak wyglądają moje relacje, jest we mnie, nie jest w ogóle niezwiązana z kobietami i ja mogę to zmienić. To bym powiedział, że jest takim absolutnym kluczem i zrezygnowanie z takiej chęci zdobywania tych kobiet, bardziej nastawienie się, że ja idę tylko zobaczyć, co się stanie, czyli chwilowo odpuszczam chęć, żeby kogokolwiek zdobywać, idę tylko porozmawiać, idę tylko zobaczyć, jak się będzie rozmawiało. Tak, idę tylko zobaczyć, czy my do siebie pasujemy, bo bardzo często przed zainicjowaniem jakiejś relacji w nas pojawia się dużo lęków, a co, jak odrzuci, wyśmieje, coś tam. Plus ten stworek, który jest w nas, to zwierzątko, które jest w naszym umyśle, to ego, ono cały czas nam podpowiada, nie, ona jest dla ciebie za ładna, to nie twoja liga, z tego nic nie będzie.
I albo jak jest... ładna, to cię zdradzi na przykład. O matko, tak. Ojejku. Co? No tak, bo dawno nie słyszałem takiego programu, ale faktycznie to... No nie, oczywiście powiedzmy naszym słuchaczom, że to nie jest prawda. To nie jest prawda. Tendencja do zdradzania nie ma niczego wspólnego z wyglądem ciała. Natomiast to, o czym mówiłem, to o czym należy pamiętać, że ja nie jestem w stanie przewidzieć, co z tego wyjdzie, jeżeli nie podejmę działania. Czyli kluczem jest działanie. Coś może, o czym się nie mówiliśmy, ale do czego ja przywiązuję niesamowicie ważną uwagę. Działanie jest kluczem. Podejmowanie działania. To jest takie dwutorowa droga. Z jednej strony cały czas podejmuję działanie, czyli nie siedzę w domu, wychodzę do tych ludzi, działam. I oczywiście to sprawi, że we mnie będzie się pojawiało dużo różnych lęków i te lęki uwalniam. Czyli akceptuję, nie uciekam. Jakie to proste. No w teorii to jest bardzo proste, tak. Dopóki się to nie pojawi, dopóki się nie pojawi ten lęk. Tak, dokładnie. Bardzo Ci dziękuję, Kamil. Moim gościem był Kamil Kuc i życzymy wszystkim tej uczciwości, o której tutaj dzisiaj bardzo dużo było. Mocno wspieram, trzymam kciuki i jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.